Teraz będzie test. Ale czego? Audi A3. To prawie jak Golf. Może to jakaś pompka, jest jak w maluchu. Audi Driver Select. O, takie o! Takie dingsy. Audi A3 Sportback. Praktyczna wersja Audi A3. Dłuższa o jakieś 8 cm, z rozstawem osi większym o 35 mm. Co nam to daje? Teoretycznie nieco więcej miejsca na tylnej kanapie. Audi jak Audi, praktycznie każde wygląda tak samo. Praktycznie marka mogłaby zrezygnować ze zaznaczenia. A2, o nie ma A2. Ale tam stoi. Każdy wygląda tak samo. Stylizacja Audi A3 Sportback niczym nas nie zaskoczy. Jest elegancko i sportowo. Działa? Ciszej chcę zrobić. Jak widać za prosta jest obsługa. Obok! A, tu się robi ciszej. To dziwne jest, bo myślałem, że radio obsługuje się tutaj, co jest wygodniejsze, jak się jedzie samochodem. Ale widocznie inżynierowie z Audi mają inne zdanie. W przypadku każdego modelu Audi możemy oczekiwać jednego. Bardzo wysokiej jakości wykończenia wnętrza. I tak też jest w przypadku tego modelu. Stylizacja kokpitu jest minimalistyczna, ale dzięki temu mamy pełną kontrolę nad pojazdem. Wszystkie najważniejsze informacje istotne dla kierowcy skupiono w jednym miejscu. Na licznikach i między zegarami, gdzie mamy komputer pokładowy, na którym możemy odczytać zużycie paliwa. Jednak stylizacja kokpitu i sam wygląd zegarów to nie wszystko. Dla mnie najważniejsze w samochodzie jest to, jak w nim się siedzi. W przypadku tej wersji fotele zapewniają naprawdę bardzo przyzwoitą pozycję za kierownicą i możemy być pewni, że nawet po długiej trasie nie będziemy odczuwali męczącego bólu kręgosłupa. W przypadku Audi A3 Sportback od wersji Ambition otrzymujemy system Drive Select. Jest to układ, który uruchamiamy przyciskiem, który już wcześniej widzieliście. O, takim tutaj, taki mamy device'ik. Sobie możemy poklikać. Co najważniejsze, ten przycisk pracuje bardzo przyjemnie. Integruje on pracę silnika, skrzyni biegów, układu kierowniczego oraz zawieszenia. Dzięki czemu pozwala kierowcy wybrać takie ustawienia dynamiki jazdy, jakie najbardziej jemu pasują. Dla nas najpewniejszy będzie tryb komfort, bo jesteśmy wygodni. W przypadku tej wersji otrzymaliśmy auto ze skrzynią sześciostopniową. Co to oznacza? No więc mamy 6 bieg. Standardowo wszystkie modele Audi z silnikiem 1.4 TSI otrzymują sześciostopniową przekładnię, która pracuje bardzo precyzyjnie, biegi zmienia się bardzo pewnie, a co najważniejsze, skoki lewarka są naprawdę bardzo krótkie. Wysuwamy duży monitor, myślimy, że mamy nawigację, mamy też taki przycisk na konsoli. Nav. Nawet się świeci. Nawet się świeci, niestety. Komunikat, jaki otrzymujemy, brak nawigacji. Nie wiemy, co jest tego powodem, czy nie mamy map, czy nie mamy nawigacji. Ale jednak w przypadku samochodu, który kosztuje dużo ponad 100 tysięcy złotych, nawigacja, która nie jest specjalnie drogą rzeczą w obecnych czasach, powinna być standardowa. Ogólnie wnętrze Audi A3 Sportback może się podobać. Co mnie denerwuje? Dziwna i nieintuicyjna obsługa radioodtwarzacza. Oczywiście mamy obsługę radioodtwarzacza na kierownicy, ale jeśli ktoś lubi sobie pokręcić gałeczkami z standardowego radia, to pierwszym odruchem ściszania będzie regulacja temperatury, co może nas prowadzić pewne zakłopotanie. A gdzie ukryto włącznik radioodtwarzacza i regulator głośności? Na środkowej konsoli po stronie pasażera. Dziwne rozwiązanie. I to jest największa zaleta Audi Sportback. Piąte drzwi. Kurwa, nie piąte. I to jest największa zaleta Audi A3 Sportback. Tylne drzwi, dzięki którym nasi pasażerowie będą bez problemu mogli zająć miejsce na tylnej kanapie. Ewentualnie, jeśli wozimy dzieci, bez problemu włożymy je do fotelika. Jeśli jeździcie z dziećmi, pamiętajcie, że fotelik z Isofixem jest naprawdę bardzo fajnym rozwiązaniem. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że praktycznie już większość nowych samochodów ma ten Isofix, jednak dostęp do samych uchwytów jest naprawdę często bardzo utrudniony. To może się stać, jeśli będzie zapinać fotelik w zaczepie Isofix, które są ukryte gdzieś tam pod tylną kanapą. No,
Na szczęście nie urwało mi palca. Jak jest w przypadku Audio 3 Sportback, wyciągamy zaślepkę i mamy bardzo elegancki dostęp do uchwytów ISOFIX. Uwierzcie, w wielu nowych samochodach te uchwyty są schowane tak głęboko, że zapięcie fotelika jest często niemożliwe. Bagażnik 380 litrów. Pojemność raczej typowa dla kompaktów. Nie zaskakuje, ale jest jedna zaleta. Bagażnik ma w miarę regularne kształty i bardzo duży otwór. Co mamy jeszcze w bagażniku? Podwójną podłogę. Możemy sobie podnieść. Wtedy nie będziemy mieć strasznie dużego progu w bagażniku. I po złożeniu foteli wtedy będziemy mieć prostą podłogę. No, z tej perspektywy bagażnik wygląda dużo lepiej. Wow, schoweczki mamy. Mamy schoweczek na kluczyk. Wieszaczek do torebki. Drugi wieszaczek do torebki. Ale jak wracam ze sklepu z zakupami, to z przyjemnością czepiam tej torby, tylko i wyłącznie po to, żeby mi całe zakupy nie latały po bagażniku. Mamy jeszcze siatkę, która pozwoli nam na umieszczenie w bagażniku dziwnych rzeczy. To chyba będzie tak. Teraz mamy otworek, możemy coś tu wrzucić albo zagrać w kosza. Producenci próbują robić wszystko, żeby auta paliły jak najmniej i były jak najbardziej ekologiczne. Efektem ich pracy jest m.in. silnik 1.4 TSI. W naszym przypadku osiąga 125 koni mechanicznych. Niby niewiele, ale uwierzcie, te 125 koni mechanicznych naprawdę bardzo sprawnie potrafi napędzać auto. Charakterystyka pracy jednostek turbodoładowanych jest taka, że mamy bardzo wysoki moment obrotowy dostępny w bardzo szerokim zakresie prędkości obrotowych silnika. W tym przypadku 100% momentu obrotowego jest dostępne już od 1400 obrotów na minutę. Niemal jak w dieslu. Skoro 1.4 jeździ tak, potrafi jechać tak jak 1.6, czy potrafi spalić również tyle samo paliwa? Okazuje się, że tak. W naszym przypadku średnie zużycie z całego testu wyniosło 7,4 litra na 100 km. To naprawdę całkiem zadowalający wynik. Oczywiście powiecie, że 1.4 TSI to silnik, który naprawdę zużywa dużo ilości paliwa. Możliwe, jeśli nie umiecie jeździć autem, to każdy samochód spali wam naprawdę dużo. Wjeżdżamy właśnie na nasz odcinek testowy. No, za paręset metrów dziur będzie jeszcze więcej, ale Audi A3 sobie z nimi poradzi. Zawieszenie sprawdza jest sprężyste i nie jest może tak komfortowe jak we francuskich samochodach, ale dzięki temu samochód prowadzi się bardzo pewnie. Można nawet powiedzieć, że prowadzi się najlepiej w swojej klasie. Ale dziury niestety musimy omijać, bo oszczędzamy felgi i chcemy jeszcze samochodem dojechać do redakcji. Powiem więcej, dla mnie ten samochód prowadzi się lepiej niż BMW serii 1. O! Wysoka jakość wykończenia, przynależność do klasy premium, to typowe cechy Audi. Jednak kompakt za ponad 100 tysięcy złotych to lekka przesada. Bliźniaczy Volkswagen Golf jest tańszy o niemal 20 tysięcy złotych. Ale kto bogatemu zabroni kupować Audi. O, to znowu my. Piotrek już znalazł trochę czasu. Zapraszamy was do subskrybowania naszego kanału i komentarzy pod naszymi materiałami wideo. A teraz zapraszamy na nasz kolejny materiał. Tym razem zajmiemy się Fordem B-Maxem. Autem, które ma być małe z zewnątrz, duże w środku. Czy to w ogóle jest możliwe? Na razie bawimy się drzwiami. Duży otwór się pojawia po otwarciu jednych i drugich, przednich i tylnych. To ciekawe. Tak, a przednie drzwi ważą tyle, co drzwi z czołgu. No co? Dobrze było. Dobrze, kurde, co robisz głupie miny, no? No. Mieszczę się, ale to w sumie dziwnego wysoki nie jestem. Dlatego ta stylizacja Audi A3 Sportback niczym nas nie zaskoczy.